Witam Państwa na spotkaniu czwartkowym Fundacji Republikańskiej, podczas którego będziemy rozmawiać o tym, skąd w Europie wziął się kryzys. A gościem naszego spotkania jest prezes Stowarzyszenia Koliber, ekonomista Seweryn Szorocki, któremu, żeby nie przedłużać, oddaję już głos. Jak Państwo wiedzą, jestem prezesem Stowarzyszenia Koliber. Poza tym ukończyłem Szkołę Główną Handlową i napisałem pracę magisterską pod kierunkiem profesora Leszka Balcerowicza o dynamice państwa socjalnego. Temat niezmiernie ciekawy, którym z państwem zamierzam się dzisiaj podzielić. Albowiem wprawdzie temat, który był na stronie internetowej i na profilu na Facebooku, dotyczył kryzysu na świecie i jego przyczyn. Natomiast moim skromnym zdaniem przyczyny kryzysu nie leżą w zjawiskach, które działy się 2, 3, 5 lat temu, ale ich przyczyny leżą o wiele głębiej i rozpoczęły się nawet, można powiedzieć, pod koniec XIX wieku. Dlatego też chciałbym o tym powiedzieć. To można by powiedzieć metaforycznie, to jest troszkę tak jak z zawałem serca po na przykład wbiegnięciu po schodach. Przyczyną tego zawału bezpośrednio było oczywiście to wbiegnięcie po schodach, natomiast każdy z nas twierdziłby, że prawdopodobnie prawdopodobnie zły stan zdrowia tego człowieka, nieodpowiedni tryb życia spowodował, że właśnie ten nadmierny wysiłek doprowadził jakiegoś człowieka do zawału. I podobnie jest z gospodarkami. Mianowicie te ostatnie zawirowania, czy na rynku nieruchomości, na banki spekulacyjne, kryzys w strefie euro, był oczywiście bezpośrednią przyczyną tego kryzysu gospodarek europejskich, który mamy obecnie, ale głębsze przyczyny, nawet są pewne przyczyny, które leżą głębiej, związane z narastającymi wydatkami publicznymi w gospodarkach europejskich w ciągu ostatnich, właściwie 100 lat, a przede wszystkim w ciągu ostatnich 60 lat po II wojnie światowej. Ja właśnie o tych głębszych przyczynach głównie chciałbym Państwu opowiedzieć i przekonać do tego, że pewna taka brak elastyczności państw spowodowany właśnie narastaniem wydatków socjalnych przez lata spowodował, że państwa takie jak Grecja, Portugalia, ale też silniejsze gospodarki jak Niemcy, Włochy nie potrafią zareagować odpowiednio na obecny kryzys i w postaci redukcji tych wydatków publicznych, przez co on będzie jak gdyby się utrwalał i z którego wyjście będzie jeszcze trudniejsze. Wejdziemy sobie najpierw w nasz plik dotyczący pewnych wykresów. I tutaj znowu mam problem z full screenem. O, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, żeby zobrazować, jak wielkim problemem są wydatki socjalne, spójrzmy sobie na następujący wykres. To jest wykres obrazujący udział wydatków socjalnych w sektorze finansów publicznych poszczególnych państw Europy i świata. Widzimy, że wśród tych najbardziej rozwiniętych gospodarek, Dania, Niemcy, Norwegia, wydatki socjalne stanowią nawet 70% wszystkich wydatków państwa. Średnią dla tych tutaj krajów wymienionych jest jakieś 60% wszystkich wydatków. W Polsce również wydatki socjalne stanowią bardzo istotny składnik sektora finansów publicznych, budżetu państwa. A więc jeżeli chcemy mówić o reformowaniu państwa, jeżeli stwierdzamy, że problemem dzisiejszej Europy czy świata jest nadmierne zadłużenie publiczne, we Włoszech wiemy, przekroczyło 100%, w Polsce dochodzimy do progu konstytucyjnego, w Grecji to już mamy ponad 100% dług publiczny. Z czego ten dług publiczny powstaje? No wiadomo,
z deficytów budżetowych w kolejnych latach. Jeśli państwo nie potrafi równoważyć budżetu, czyli jeśli przychody państwa są mniejsze od wydatków, powstaje deficyt budżetowy, który musimy jakoś sfinansować, na przykład wypuszczając obligacje, czyli zadłużając się we własnym kraju, własnego społeczeństwa, czyli to jakby zadłużając się u naszych dzieci lub pożyczając pieniądze z zagranicy na różnego rodzaju rynkach na jakiś procent. Jeżeli to niezrównoważenie budżetowe pojawia się sporadycznie w gospodarkach, no to można powiedzieć, że kraje są bezpieczne. Wiadomo, że trudno jest zaplanować budżet tak, żeby się zawsze zrównoważył. Budżet planujemy zazwyczaj, znaczy państwa planują budżety poprzez, nie jesteśmy w stanie przewidzieć na przykład naszych przychodów, nie wiem jaka będzie stopa inflacji, ile, nie wiem, przedsiębiorstw powstanie w danym roku, jakie będą, nie wiem, skuteczność inwestycji tych przedsiębiorstw. Wobec tego nie jesteśmy w stanie dokładnie szacować przychodów i wydatków, także ten budżet bardzo trudno zrównoważyć, ale no, jeśli co roku nasze założenia co do przychodów i kosztów są takie, że powstaje ten deficyt budżetowy, to po kilkunastu latach takiego deficytu narasta nam istotnie dług publiczny, a co za tym idzie, jesteśmy mniej wiarygodni w oczach potencjalnych kredytodawców i odsetki, jakie musimy płacić za zadłużanie się w kolejnych latach, są coraz większe. Dlatego no, nadmierny wzrost zadłużenia długu publicznego jest no, w długim okresie bardzo, bardzo niekorzystny. Może kończąc ten temat wstępu, powiem tylko, że Polska, odsetki, jakie Polska płaci co roku na obsługę długu publicznego, czyli na to, że nie zmniejszamy go, a jedynie on utrzymuje się na takim samym poziomie, więc na samą obsługę tego długu publicznego płacimy tyle, ile kosztowałoby wybudowanie 900 km autostrad. Czyli można powiedzieć, że co roku tracimy w Polsce 900 km autostrad tylko z tego powodu, że mamy dług publiczny, który musimy obsługiwać. Bo to jest kwota około 36 miliardów złotych. A więc, szanowni państwo, tym troszkę przed długim wstępem chciałem przekonać państwa, że właśnie wydatki socjalne, które stanowią no, lwią część budżetów państw, są odpowiedzialne za to, że budżety tych państw się nie równoważą, że mamy duże deficyty publiczne w Grecji, ostatnio kilkunastoprocentowy deficyt publiczny. Także pytanie jest, dlaczego te wydatki socjalne są obecnie tak duże, podczas gdy na koniec XIX wieku wydatki socjalne stanowiły no, do 5% produktu krajowego brutto, obecnie, biorąc pod uwagę, że no, w Niemczech sektor finansów publicznych to jest ponad 50% PKB, 65% z tego to jest około 35% PKB, to są same tylko wydatki socjalne. Jak doszło do takiego dramatycznego skoku? Tutaj widzimy rozbicie tego wzrostu na poszczególne lata dla wybranych państw. Jak widzimy, powiedzmy od roku 60 wydatki publiczne ogółem w wybranych gospodarkach wzrosły do chwili obecnej o około 20% PKB, przy czym w głównej mierze ten wzrost po II wojnie światowej właśnie był spowodowany wzrostem wydatków socjalnych. We Francji z 13 do 32%, prawie o 20% PKB, także wzrost wydatków państw
ogólnie po II wojnie światowej wynikał prawie tylko i wyłącznie ze wzrostu wydatków socjalnych. A więc pytanie, no tutaj też mogą Państwo zaobserwować sobie, to jest akurat dynamika sektora finansów publicznych ogólnie w poszczególnych krajach. Teraz powrócimy do naszego drugiego slajdu i spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd ten wzrost wydatków socjalnych wynika. Proszę, zwróćmy uwagę na to, kiedy w Europie i ogólnie na świecie, odkąd mamy tak naprawdę demokrację powszechną, sytuację, w której każdy obywatel ma prawo głosu, nie tylko jakieś tam 3% społeczeństwa, ale kiedy większość społeczeństwa ma prawo głosu, to biorąc pod uwagę chociażby tylko na razie mężczyzn. Prawa wyborcze, powszechne prawo wyborcze dla mężczyzn zostało wprowadzone w większości krajów pod koniec XIX i na początku XX wieku. Polecam bardzo dobrą książkę Pearsona, Beyond the Welfare State, w której ten ekonomista brytyjski snuje taką hipotezę, że zestawia w tabeli dwie daty. Po jednej stronie datę wprowadzenia demokracji, powszechnego prawa wyborczego w poszczególnych krajach, a z drugiej strony tabeli lata wprowadzenia pierwszych powszechnych ubezpieczeń emerytalnych czy chorobowych, po prostu pierwszych programów socjalnych w danych państwach. No i stwierdza, że korelacja między tymi dwiema datami jest dla tych państw bardzo duża, a więc sugeruje, że narastanie państwa socjalnego, wprowadzanie tych programów socjalnych w poszczególnych państwach było wynikiem wprowadzenia tam demokracji. Wiadomo, chociażby no, ojcem, można powiedzieć, państwa socjalnego mówi się, że jest cesarz Otto von Bismarck. No on właśnie w walce z socjalistami zaczął to ustawodawstwo socjalne wprowadzać. Czyli w sytuacji, w której pojawiła się walka wyborcza o głosy, głównie robotnicze, państwa zaczęły wprowadzać ustawodawstwo socjalne, aby skłonić tych robotników do głosowania właśnie na nich, czy też poszczególne partie. Czyli walka wyborcza była jednym z powodów wprowadzania tych programów socjalnych, wprowadzania programów socjalnych w Europie. W sytuacji, w której kobiety uzyskały również prawo głosu, w większości krajów odbyło się to znacznie później, zaczęto wprowadzać ustawodawstwo, można powiedzieć, rodzinne świadczenia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci. Tutaj również potwierdza nam się, można powiedzieć, ta teoria, że właśnie prawo wyborcze dla osób, czy przyznanie prawa wyborczego osobom zainteresowanym, potencjalnie zainteresowanym, powodowało pewne ruchy polityczne i rozwój ustawodawstwa socjalnego. To wszystko działo się przed II wojną światową. Drugim takim jakby czynnikiem wzrostu, czy pewną taką sytuacją istotną z perspektywy rozbudowy państwa socjalnego, była I wojna światowa i tak zwany efekt Peacocka-Weissmana. Peacock i Weissman dokonywali badań empirycznych, w których jak gdyby konkludowali, że rządy, które zwiększały wydatki publiczne w czasie I wojny światowej ze względu na wojnę i na zbrojenia,
No, wtedy wydatki publiczne zwiększały się od 5 do 10% PKB w różnych krajach. Pomimo iż wojna się skończyła i nie było już motywu dla utrzymywania tak wysokich wydatków publicznych, nie chciały te rządy z tych wydatków rezygnować. Jedyne, co dokonywało, to przesunięć w alokacji tych pieniędzy, które ludziom odebrali. I tutaj ponownie pieniądze, które te zwiększone przychody budżetowe państw po I wojnie światowej alokowali dla osiągnięcia pewnych korzyści wyborczych, również w pewne przywileje socjalne dla wybranych grup, których poparcie chcieli uzyskać. Tak więc przed II wojną światową wydatki socjalne wzrosły w różnych krajach do kilkunastu procent, co najwyżej PKB. Był to jeszcze dosyć niski poziom wydatków socjalnych. Natomiast największa ekspansja zaczęła się po II wojnie światowej. I na to, dlaczego ta ekspansja nastąpiła w II wojnie światowej, jest również kilka teorii, które starają się to wyjaśniać. Pierwszą, taką bardzo oczywistą, jest to, że po II wojnie światowej mieliśmy coś, co nazywamy tak zwanym cudem gospodarczym. Czyli bardzo wysoki wzrost gospodarczy w Europie przez pierwsze 20 lat do lat 70., co powodowało po pierwsze łatwość finansowania. W momencie, w którym przeciętny roczny wzrost PKB był na poziomie 5-7%, bardzo łatwo było finansować programy socjalne, więc rządy z tego korzystały, nie spodziewając się konsekwencji, które przyjdą za lat 20 czy 30. Drugim istotnym procesem, który rozpoczynał się po II wojnie światowej, no właściwie trochę później, w latach 70., to była globalizacja. Otwieranie się krajów na zewnątrz, wzrost konkurencji międzynarodowej, inwestycji zagranicznych. Można by się było spodziewać, że wzrost tej konkurencji międzynarodowej powodował będzie raczej ograniczanie państwa socjalnego. To znaczy gospodarki, żeby konkurować w tej globalnej wiosce, musiały stawać się bardziej efektywne, zmniejszać koszty pracy, być bardziej atrakcyjne dla tych inwestorów. Moglibyśmy postrzegać, podobnie myślą autorzy różnych prac wymienieni tutaj, którzy właśnie doszukiwali się w efektu procesów globalizacyjnych właśnie w zmniejszaniu państwa socjalnego, w redukcji wydatków, aby konkurować z mniej rozwiniętymi krajami, przyciągnąć wpływ kapitału zagranicznego, raczej powinny obniżać podatki, nakłady na obciążenia pracy i redukować wydatki publiczne. Tak się jednak nie stało. I w latach 70. i 80. pomimo narastania tych procesów globalizacyjnych, a także pomimo kryzysu olejowego, jaki wówczas mieliśmy, wydatki socjalne ciągle rosły. To jest tak zwana hipoteza kompensacyjna, która wyjaśnia dlaczego pomimo tego wszystkiego, o czym przed chwilą powiedziałem, państwa zdecydowały się na wzrost wydatków socjalnych. Mianowicie
ludzie zaczęli czuć się no, bardziej niepewni, była pewna niepewność ekonomiczna związana z tym, czy nadal będę miał pracę w związku z tym, że nie wiem, napływają tanie towary z Chin, czy moja fabryka przetrwa. To wszystko powodowało, że ludzie domagali się, była pewna presja na rząd na skompensowanie tego ryzyka. Ta presja, czy te żądania kanalizowały się w wybieranie bardziej lewicowych partii, które to bardziej lewicowe partie zwiększały czy to płacę minimalną, czy jakieś ustawodawstwo socjalne, czy no, zmierzało do większego regulacji rynku pracy i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym w latach 70., 80. wydatki socjalne w gospodarkach zachodnich ciągle rosły. No tutaj jest właśnie wyjaśnienie empiryczne. Ekonomiści Schiff i Slaughter przeprowadzili takie badanie empiryczne na podstawie ankiet Wielkiej Brytanii, w której faktycznie no, potwierdzili, że ludzie zatrudnieni w sektorach, które gdyby bardziej narażone były na tą niezdrową konkurencję, no, bardziej obawiali się o swoje miejsca pracy i dalej Iversen i Torben również na podstawie empirycznych badań udowodnili, że ludzie, którzy czują takie obawy, no, jak gdyby bardziej wspierają partie, które czy bardziej żądają od państwa pewnej opieki socjalnej. I wreszcie profesor Stephanie Walter również na podstawie pewnych badań pokazała, że ludzie, którzy bardziej oczekują takiej ochrony, głosują na partie lewicowe, które takie ustawodawstwo wprowadzają. Kolejną istotnym procesem po II wojnie światowej, który przyczynił się do wzrostu wydatków socjalnych, była deindustrializacja. Jak gdyby dzięki rozwojowi technologicznemu, jaki następował po II wojnie światowej, no, zwiększała się efektywność pracy, jak gdyby gospodarki nie były już tak pracochłonne, a stały się bardziej kapitałochłonne. Większa również wydajność takich sektorów jak rolnictwo czy przemysł powodowały, że no, zmieniało się zapotrzebowanie co do struktury zatrudnienia w gospodarce. Mianowicie straciły na znaczeniu takie sektory jak przemysł i rolnictwo. W 1962 roku w krajach OECD około 60% siły roboczej było czynnych właśnie w tych sektorach, podczas gdy w latach 90. już jedynie 30% było czynnych w sektorach rolnictwa i przemysłu, a no, rozwinął się znacznie sektor usług. Natomiast no ile to przejście na papierze wygląda bardzo sympatycznie, o tyle no, ludzie, którzy mają kompetencje powiedzmy, nie wiem, pracownicy fabryki, nie mieli takiej łatwości w przejściu do sektora usług. Oczywiście ten proces deindustrializacji no, odbijał się na tym, że wiele osób z tych sektorów rolnictwo, przemysł traciło pracę i nie mieli takiej łatwości w przekwalifikowaniu się i w przejściu do innych sektorów, do sektora usług, ponieważ ten zazwyczaj wymaga nieco innych kompetencji.
Jak zobaczymy sobie w tej tabeli, niestety ją nieco słabo widać, między 62 a 93 rokiem tutaj w tej pierwszej kolumnie mamy spadek zatrudnienia. Spadek zatrudnienia właśnie w sektorze przemysłu i rolnictwa. Jak widzimy, dla większości rozwiniętych krajów był on dosyć duży. Dla Finlandii nawet 27%, do większości około kilkanaście procent. Która to redukcja musiała być gdzieś zaabsorbowana? To znaczy coś ci ludzie, którzy no, byli w wieku roboczym, musieli zacząć robić. I teraz mamy trzy podejścia, jak różne kraje zareagowały na tą, sytuację związaną z deindustrializacją i z potrzebą, jakby ze spadkiem zatrudnienia w tych dwóch sektorach. I tutaj zaznaczyłem kolorami trzy podejścia. W pierwszej sytuacji w krajach takich jak Kanada, Japonia, Holandia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, spadek zatrudnienia w tych sektorach został jak gdyby zrekompensowany wzrostem zatrudnienia w sektorze usług. Jak to było możliwe? Otóż w tych krajach wprowadzono pewne regulacje, dzięki którym subsydiowano przekwalifikowywanie się pracowników, wprowadzano pewne programy dwuletnie, to działo się różnie w różnych krajach, które pozwalały jak gdyby przy zachowaniu całkiem wzroście dochodów przekwalifikować się do sektora usług. Druga grupa krajów, taka jak Dania, Norwegia czy Szwecja, poradziły sobie z tym problemem poprzez wzrost zatrudnienia w sektorze publicznym. Jak widzimy, w tych krajach mamy około 15% wzrost zatrudnienia w sektorze publicznym. I wreszcie trzecia grupa krajów, takich jak Francja, Niemcy, Włochy. Jak widzimy, duża część z tej redukcji w ogóle nie została zaabsorbowana. W tych krajach drogą wyjścia były wcześniejsze programy emerytalne, właściwie w trakcie zachęcano ludzi do przejścia na wcześniejsze emerytury, co było oczywiście bardzo kosztowne dla tych gospodarek, no i powodowało dalszy wzrost wydatków na państwo socjalne. Teraz jak spojrzymy sobie na tą tabelę, to krystalizuje nam się podział na trzy modele państwa socjalnego, jakie obecnie mamy w Europie. Model tak zwany liberalny, takie kraje jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, gdzie są stosunkowo najniższe wydatki socjalne w porównaniu do innych krajów OECD. Drugi model to model skandynawski, czyli socjaldemokratyczny. To są takie kraje jak Dania, Norwegia, Szwecja, gdzie jak wprawdzie nie ma, powiedzmy, dużego bezrobocia, ale jak wiemy, mamy bardzo duży współczynnik zatrudnienia w sektorze publicznym. I wreszcie trzeci rodzaj krajów, takie jak Francja, Niemcy, Włochy, również Grecja, Portugalia, tak zwany system kontynentalny, gdzie, zasadniczo wydatki socjalne związane są z pracą. Teraz przejdźmy, drodzy Państwo, do jak gdyby drugiego rodzaju
czynników wpływających na wzrost wydatków socjalnych w Europie. Powiedzieliśmy sobie już o tym, o takich zmianach ekonomicznych jak globalizacja, deindustrializacja, można by do tego dołożyć trzeci, czynniki demograficzne, czyli starzenie się społeczeństwa. Jak wiemy, od roku 1960 do dzisiaj średnia długość życia ludzi wzrosła o 8 lat. Co to oznacza? Oznacza to mniej więcej, że jeśli państwo nie zmienia ustawodawstwa socjalnego, można powiedzieć, nic nie robi, to wydatki socjalne będą wzrastały. Gdyż na mocy umowy społecznej ci ludzie nabyli pewne prawa poboru emerytury. Ten problem zaczyna się pojawiać obecnie w Polsce, gdzie mamy przekonanie, że składkami, jakie płacimy od swoich dochodów, nabyliśmy pewne prawa emerytalne, w związku z tym nie dopuszczamy wzrostu wieku emerytalnego, ale wzrost średniej długości życia powoduje, że państwo ponosi z tego tytułu coraz większe koszty, te wydatki socjalne są coraz większe, także czynnik demograficzny ma bardzo istotny wpływ na wzrost wydatków socjalnych. I teraz przechodzimy do takich czynników bardziej społecznych, drodzy Państwo, które również przyczyniają się do wzrostu wydatków socjalnych. O czym mówię? Bardzo dużo na ten temat pisał szwedzki ekonomista Sara Lindbeck, który w swoich pracach zaobserwował pewne zjawisko, które ogólnie w ekonomii nazywa się moral hazard, czy też ogólnie możemy powiedzieć, chodzi tutaj o pewnego rodzaju nadużycie. W sytuacji, w której wprowadzamy pewne ustawodawstwo socjalne, chcąc zlikwidować, biedę w społeczeństwie, czy zredukować ryzyko związane ze spadkiem, ze stratą pracy, wprowadzamy jakieś zasiłki dla bezrobotnych, czy różnego innego rodzaju ustawodawstwo socjalne, po pewnym czasie zaczyna dochodzić w społeczeństwie do różnego rodzaju nadużyć. Ludzie wykorzystują państwo socjalne i co odkrył w swoich badaniach empirycznych Asar Lindbeck. Na przykład, jeżeli wydłużamy czas wypłacania zasiłku, to ludzie dłużej będą szukać pracy. Czyli de facto Asar Lindbeck pokazuje, że ludzie będą szukać tak długo pracy, jak długo ustawodawstwa przewiduje wypłacanie zasiłku, czyli de facto zasiłek nie do końca pomaga tym ludziom znaleźć prawdę, wręcz przeciwnie, zniechęca ich do jakiejś własnej aktywności. Druga obserwacja: im hojniejszy w krajach jest zasiłek chorobowy, tym częściej ludzie chorują. To akurat obserwacja Persona. Dobre warunki przejścia na wcześniejszą emeryturę zwiększają liczbę chętnych, którzy na tę emeryturę przechodzą. Dalej, to taka głównie obserwacja dla krajów skandynawskich, im bardziej hojne świadczenia dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, tym więcej mamy rozwodów. Oczywiście są to rozwody bardzo często fikcyjne. Rodziny, powiedzmy, w Szwecji rozwodzą się tylko po to, by móc skorzystać z tego przywileju socjalnego i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawa obserwacja Skogmana. Zaobserwowano w Szwecji wzrost zwolnień chorobowych wśród mężczyzn w czasie odbywania się dużych imprez sportowych. Także widzimy, że ludzie de facto zaczynają wykorzystywać państwo socjalne, wskutek czego
wydatki socjalne znowuż rosną, mimo iż w gospodarce teoretycznie nic się nie zmieniło. Czyli mamy taką erozję norm społecznych i wykorzystywanie tegoż państwa socjalnego. Co więcej, oczywiście jak gdyby wzrost wydatków socjalnych, ustawodawstwa socjalnego powoduje no, utratę bodźców wśród społeczeństwa do jakiejś aktywności, do posiadania dzieci, do zawierania małżeństw, no bo przecież mamy emerytury, mamy opiekę zdrowotną, rodzina nam już jest niepotrzebna, nie musimy tak bardzo starać się o bycie efektywnym w pracy, no bo jeśli nas zwolnią, dostaniemy zasiłek dla bezrobotnych i tak dalej, i tak dalej. A więc ten, no, pojawia się, można powiedzieć, taka spirala samonakręcająca się, która powoduje, że wzrost tych wydatków socjalnych powoduje erozję norm społecznych wśród ludzi, co jeszcze bardziej prowadzi do zwiększenia wydatków, socjalnych. Jeszcze oczywiście jest bardzo wiele innych czynników wzrostu, kwestie instytucjonalne, tak zwana teoria veto players, która mówi o tym, że jeśli już raz wprowadziliśmy te wszystkie przywileje socjalne dla ludzi, bardzo trudno jest je redukować. Bardzo trudno jest je redukować w gospodarkach, co widzimy chociażby dzisiaj w Grecji, we Włoszech, na podstawie różnego rodzaju protestów ludzi, którzy sprzeciwiają się odbieraniu im przywilejów socjalnych. Tutaj mamy do czynienia ze zjawiskiem no, tak zwanej inercji, jak gdyby asymetrii, to znaczy odczuwamy większą dysatysfakcję z tego, jeśli ktoś nam coś da, a potem nam odbierze, niż gdyby nam w ogóle tego nie dało. Czyli raz przyznane przywileje ludzie traktujemy już jako naszą własność, w związku z czym bardzo trudno jest redukować państwo socjalne, a bez tego no, będziemy ciągle jak gdyby wchodzić w coraz większe deficyty finansów publicznych, albowiem, tak jak już powiedziałem wcześniej, ze względu na te czynniki demograficzne, jeśli nic nie będziemy robić z regulacjami socjalnymi, wydatki będą ciągle rosnąć, ponieważ będziemy mieli więcej ludzi starych w społeczeństwie, wydłuża się średnia długość życia, a więc wzrosną wydatki na emerytury, również na opiekę zdrowotną. Z drugiej strony kurczyła będzie się również ta strefa przychodowa, gdyż będzie mniej ludzi do pracy, w związku z tym będzie również mniej podatków, z których będziemy mogli finansować te wydatki, socjalne. A więc widzimy, że z bardzo jak gdyby wielu i różnych czynników przyczyniło się do tego, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat no, diametralnie o ponad 20% produktu krajowego brutto wzrosły wydatki socjalne średnio w zachodnich gospodarkach europejskich, co i ponadto wydatki te są wydatkami sztywnymi. No, nie możemy, o ile możemy zredukować z dnia na dzień w sytuacji kryzysu wydatki no nie wiem, na administrację, zmniejszyć wydatki na obronę narodową, o tyle no nie do końca możemy tak łatwo zredukować wydatki na właśnie te cele socjalne, tak jak na przykład emerytury, gdyż no, jest to związane z pewną umową społeczną, dlatego o wiele łatwiej przychodziło krajom
raczej podnosić składki rentowe czy emerytalne niż redukować wydatki. No my w Polsce teraz będziemy stali przed tym problemem. Włochy na przykład już uporały się z tym, czy kilkanaście lat temu we Włoszech w latach 90. w 92. reforma Amato, w 95. Diniego, Prodiego, w 97. potem reforma Berlusconiego. Cztery reformy emerytalne, które zwiększyły wiek emerytalny, zmniejszyły hojność świadczeń i zwiększyły minimalną ilość lat pracy, która jest wymagana do otrzymania emerytury. To wszystko pozwoliło nam zredukować wydatki emerytalne o zaledwie 4% PKB. W Polsce pewnie będzie nam jeszcze trudniej przeprowadzić tego typu reformy, widząc, jak dużymi protestami się one wiążą. Wracając do tematu kryzysu, od którego wyszliśmy, od którego zaczęliśmy to nasze dzisiejsze spotkanie. Jednym, jak powiedziałem, moim zdaniem z najistotniejszych przyczyn tego kryzysu, który mamy obecnie, są bardzo wysokie wydatki państw. Bardzo wysokie wydatki państw, które no, są w dużej mierze wydatkami sztywnymi. W Polsce na przykład wydatki sztywne to jest 75%, w niektórych gospodarkach zachodnich jeszcze więcej, co powoduje, że no, bardzo trudno jest reagować na różne perturbacje na rynkach światowych, tego co się dzieje na świecie poprzez redukcję wydatków. To jest ta jedna rzecz. Teraz jeszcze pokrótce chciałbym opowiedzieć, czy powiedzieć parę słów o pewnym drugim czynniku, który moim zdaniem wpłynął na powstanie tego kryzysu i no, doprowadził do no, już prawie bankructw Grecji, czy bardzo trudnej sytuacji Włoch, mianowicie do strefy euro. Otóż moim zdaniem to właśnie sposób konstrukcji strefy euro w taki sposób, jaki mamy obecnie, przyczynił się do tego, że państwa, no, głównie południowoeuropejskie, były zainteresowane tym, aby mieć nadmierne deficyty i zadłużać swoje gospodarki, przyczyniać się do ich coraz większych zapaści. Dlatego, że drodzy Państwo, spójrzmy na to. W sytuacji, w której mamy jedną walutę, euro, poszczególne gospodarki nie mogą bezpośrednio drukować tego pieniądza, nie mogą bezpośrednio drukować euro, ale mogą w pewnym sensie drukować pieniądz właśnie za pomocą deficytu publicznego. W sytuacji, w której Grecja ma 10% deficyt finansów publicznych, który to finansuje ze swoich obligacji, które te obligacje skupowane są przez banki niemieckie czy francuskie, a co za tym idzie, ten pieniądz staje się już pieniądzem bankowym, niejako w pewnym sensie no, rzeczywistym, którym można obracać, no to znaczy to nie mniej więcej tylko tyle, że Grecja poprzez właśnie produkcję deficytu publicznego i finansowanie go za pomocą swoich obligacji wyprodukowała, innymi słowy, wyemitowała euro w takiej sumie, na jaką wartość był ten jej deficyt. A więc obecna organizacja strefy euro powoduje redystrybucję dochodu od gospodarek o mniejszym deficycie publicznym do gospodarek o większym deficycie publicznym. A więc można powiedzieć, że kraje są niejako zachęcane właśnie do większego deficytu, który to normalnie
jak gdyby odbiłby się zwiększoną inflacją, ale dzięki temu, że strefa euro jest tworem dosyć dużym, to ten dofinansowanie deficytu obligacji przez Grecję nie odbija się tak bardzo wzrostem inflacji, ponieważ ta inflacja rozłożona jest na szereg innych krajów. Także to jest moim zdaniem taki drugi istotny czynnik, który spowodował powstanie tego kryzysu, a jak gdyby środkiem zaradczym Unii Europejskiej czy Komisji Europejskiej na to, aby przeciwdziałać właśnie takiej kreacji pieniądza za pomocą finansowania deficytu obligacjami, było wprowadzenie w 1999 roku Paktu Stabilności i Wzrostu, który zabraniał krajom przekraczać posiadanie deficytu powyżej 3% PKB. Jednak jak gdyby pakt ten okazał się zupełnie nieskuteczny, gdyż od momentu jego wprowadzenia do dzisiaj przekraczano go 97 razy i ani razu nie wyciągnięto żadnych sankcji wobec kraju, który te parametry, ten warunek 3% PKB naruszył. Tak więc był to przepis zupełnie martwy, który brak sankcji w tym zakresie spowodowało, że właśnie Grecja w ciągu ostatnich 10 lat co roku przekraczała ten warunek 3% PKB i do czego to doprowadziło, to wszyscy obecnie widzimy. Tak więc podsumowując, jeśli chcemy mówić o kryzysie w Europie, bardzo często jak czytamy gazety, wszyscy mówią tylko o bańce na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, o kryzysie w strefie euro, o pewnych symptomach sprzed 2-3 lat. Natomiast jeżeli chcemy być do końca zgodni z prawdą, musielibyśmy szukać tych symptomów o wiele głębiej, cofnąć się o kilkadziesiąt lat i spróbować odpowiedzieć na pytanie, tak jak my dzisiaj spróbowaliśmy odpowiedzieć, dlaczego wydatki państw w Europie są tak wysokie, co spowodowało ich narastanie i dlaczego tak trudno je redukować. I myślę, że to pytanie będzie aktualne jeszcze przez najbliższych kilka czy kilkanaście lat w Polsce, bowiem z pewnością z tymi problemami starzenia się społeczeństwa i nadmiernego rozrostu państwa socjalnego będziemy musieli się zmierzyć, a ja bardzo dziękuję, że Państwo zdecydowali się zmierzyć z moim wykładem. Dziękuję bardzo.